Mi się nie chciało robić tej rasta myszy. Miał się Olinie Kokroninek, też mi się nie chciało. Posiewika, też mi się nie chciało. Paddington, też mi się nie chciało, więc mamy kasztaniaki. Szybko, hej, dzieciaki. To miałem zgrane. Zapraszają kasztaniaki. No tutaj twórcy zamiast zrobić antropiczne zwierzęta, zrobię jakieś antrokasztany, że tu powiem, czyli jest źle. To jest taki polski program dla dzieci z lat 90. No to oglądałem jak byłem mały, to jest rok z 98 ten odcinek, czyli dość słabo chyba. Znaczy nie wiem, ja się na takim czymś nie znam, akurat ja się na animacjach znam, ani na takim czymś. Ciekawe, czy królik lubi jemiołę. Oglądać czy wąchać? Jeść. Zaraz go zapytamy. Ten pękatek, czyli ten zielony... Jeśli będzie w domu. Na taki twardy guzek koleś ustala. Jesteśmy. No ale ja... O, a nie mówiłem? Pusto. Króliku, goście. Kto to może być? Dziwne trochę te zwierzęta. Sam program wydaje mi się dziwny teraz, jakiś. Piosenka jest z Bikes PRL. Cześć, chłopaki! To już nie PRL. Cześć! Mamy dla ciebie niespodziankę. Jemioła niedobra, gorzka. Pyszna dzika róża. Nie wiem, brzydzaj za nią. Bardzo lubię. To wszystko dla ciebie, króliku. Dziękuję, chłopaki. Już mi obrzydły, opadłe liście. Zostaw mnie! Zostaw! Puść! Puść! Tutaj mam jakiegoś ptaka. Ty zabieram kasztaniaka. Rogulec nie porzuca zdobyczy! Tylko straszysz i straszysz. No i po co? Co, może jest to sobie zjeść? Czy ty jesteś do jedzenia? Nie, wcale! Wyglądałeś z góry jak marszrost! Widocznie masz zły wzrok! Pomylił ci się kasztan z ptakiem! Ja? Nigdy się nie jak mylę! Może kasztan i mam najlepszy wzrok na świecie! Nikt mnie tu nie znajdzie! Będę tak wisiał i wisiał! Chyba za szybko daliśmy drapaka. W takich chwilach szybkość jest najważniejsza. Wiem coś o tym. Ale Tutek został sam. Krogulec szybcy już ściekli. Kasztanów i królików też nie. No to dlaczego się chowaliśmy? Na wszelki wypadek. Idę po niego. Hop, hop! Hop, hop! No, gdzieś się schował! Szukam jakiś zajęć, czy co w ogóle to jest? Co ty tam robisz? Marzę, żeby ktoś mnie zdjął! Of. Szarak? Nie, Bielak. Zmieniłeś imię? Zawsze się tak nazywałem. Szarak to mój kuzyn. Czego się boisz? Niczego. Jestem tylko ostrożny. Nikogo tu co nie znam. Co powiedzieć? Mnie już poznałeś. Jestem Tutek, kasztaniak. Poczęstuj się, proszę. Nic ci tu nie grozi. Na swoim terenie czułbym się pewniej. A gdzie to jest? Na północ od Wielkiego Dębu. Tam są większe lasy, ale... Chyba zabłądziłem. Nic nie szkodzi. Wypytamy o drogę królika. Albo twojego kuzyna, Szaraka. Tylko nie jego. My, zające, nie lubimy wchodzić sobie w drogę. Przy mnie nic ci nie grozi. Szaraka się nie wysiął mnie, strzelać. Cześć, Szaraku! To ja, Pękatek! Chętnie ci pomogę! Bardzo dziękuję, ale sam nazbieram i sam zjem. U
uspokój się, nie jestem głodny. Razem łatwiej nam będzie nieść twoje jedzenie. No, daj mi spróbuj. Zawsze tak szybko jesz? Kasztanę jakąś łopatą rozgniecie. Został tam jeszcze a zajęca, tego a tego zajęca to upiecze. Zostanę tu na czatach. O, nic tam, ponieważ gospodarz się dormi. Ale było gorąco. Się zając cieszę, że tu nie... A ja myślałem, że trzęsiesz się z zimna. Jak taką, a nie gospodarz. O, nie znoszę suchych liści. Strasznie robią hałas. Cześć. By było biadek. Hej, stój! Widziałeś królika? Nie, szaraka, ale właśnie zniknął. Szkoda, bo mamy do niego pytanie. Ty i kto jeszcze? Bielak. O, ale on też zniknął. Co? Bielak? Na moim terenie? O, łakomczuch królik, żarłok Bielak, no wiedzą mnie ze szczętem. Bielak chce wrócić do domu, na północ, ale zabłądził. O północy dużo wie Krogulec, ma tam rodzinę. Nam nic nie powie, obraził się. Może ty go wypytasz? Nie lubimy się. Krogulec ostatnio sprzątnął mi obiad sprzed nosa. Ja mu zresztą też nie raz. Biedny Bielak, pewnie teraz gdzieś błądzi. Szkoda, że Krogulec bywa czasami taki nieuprzejmy. Ja? Nieuprzejmy? To powiedz nam uprzejmie, gdzie jest północ. Północ? Jest zawsze na północy. No, ale no i dobrze powiedział. Jak północ tam trafić? Dobrze powiedział. Lecąc na północ. O tak. No. Teraz możemy pomóc Bielakowi. Najpierw musimy go znaleźć. Północ jest. Wszystko widziałem i słyszałem. Cześć, kuzynie. Podobno wracasz do domu. Natychmiast, w tej chwili, od razu. Chętnie cię odprowadzę. My też, my też. Oj, ale miękko. O, jak przyjemnie. Prędzej, prędzej. Leśniczówka już blisko. Ale jazda. Ciekawe, jak wrócimy do domu. Zresztą się PKS-a chyba złapać. A martwiłeś się, jak wrócimy? Wszyscy na śmieciach chodzą. No, dla mnie bajka 3 na 10 by jest mega dziwna w ogóle. No i do widzenia.